Cześć, tu Maszka. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak wygląda rozczesywanie włosów kręconych. Postanowiłam podjąć się tego wyzwania, bo dużo z Was się zastanawia, jak wyglądają moje włosy, jak je rozczeszę. Na sucho, jak je rozczeszę. Będzie to wyzwanie, zobaczymy, czy się uda. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, ile powyrywam sobie włosów, ale przygotowałam się, mam tutaj produkty fajne, które pomogą mi w tym procesie, tym okropnym procesie rozczesywania kręconych włosów na sucho. Bo ogólnie, słuchajcie, kręcone włosy rozczesuje się tylko i wyłącznie na mokro po nałożeniu odżywki bądź maski. Potem jest tylko ugniatanie. Nie robimy tego na sucho, nie radzę Wam tego robić na sucho, ale dzisiaj pójdę na całość. Bądźcie ze mną. No to zaczynamy. Więc tak. Te 2 czy 3 dni nic nie robiłam z moimi włosami. Tylko je po prostu... nic nie robiłam z moimi włosami przez 3 dni. Tylko miałam je związane w kucyk. Taką gumką, słuchajcie. Bardzo polecam, bo nie ciągnie, nic się tam nie wplątuje. Jest fajna. Naprawdę jest fajna. Więc tak, słuchajcie. Co ja tutaj mam? Mam taki specjalny spray, który ułatwia rozczesywanie. No i zobaczymy, na ile nam ułatwi. Ja sobie chyba, wiecie co, zrobię tak. Zrobię jedną część. O. Całkiem fajny wygląd, słuchajcie. Całkiem fajnie, całkiem super fryzura. O. O ile młodziej wyglądam. Muszę pomyśleć o codziennej stylizacji. Dobra, idziemy. Słuchajcie, spray w gotowości. Psikamy. Bardzo ładnie pachnie. I naprawdę ułatwia rozczesywanie. Stosuję ten produkt na włosy mojej córki i rzeczywiście jak mam ochotę jej zmienić włosy, to bardzo mi się przydaje ten produkt. Słuchajcie, mam grzebień z szerokorozstawnymi zębami i mam tutaj taką fajną szczotkę Deman. Zacznę od tego grzebienia. I pomału będę rozczesywała. Sama jestem ciekawa, jak będę wyglądała dzisiaj po rozczesaniu. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Na pewno sobie powyrywam, no bo nie ma takiej opcji, żeby gdzieś tam nie wyrwać sobie tych włosów, dlatego nie polecam robić tego na sucho. Ale podczas siedzenia w domu tego się nie robi. Różne rzeczy można eksperymentować. No i jedziemy z koksem. Ten produkt nie obciąża w ogóle włosów. One są delikatnie, czuję, że coś tutaj się na tych włosach moich pojawiło. Ale zaraz jak to wyschnie, to nie będzie śladu, ale zapach będzie. No tak właśnie, mówią rozczesać kręcone włosy. Po co? Po co psuć te piękne loki?
Ale to jest też dobry moment na to, żeby zrobić sobie olejowanie nocne. No i chyba mam pomysł na kolejny filmik. Dobra, roszczę całą. Fajne, co? Ale odrys mam mega. Słuchajcie, postanowiłam, kilka miesięcy temu postanowiłam, że nie będę farbować włosów. Potem przyszedł nieszczęsny koronawirus. No i takie mam odrosty, ale całkiem dobrze to wygląda. Mówię, nie robiłam 3 dni nic. Tyle włosów mi wypadło, nie wiem, czy będzie dobrze widać. O. Tyle włosów mi wypadło, więc nie jest aż tak źle, jak myślałam. Dobra, ta rozczesana strona. O, żeby mi nie przeszkadzało i bierzemy się za drugą. Jeszcze tylko, o, na porównanie. Patrzcie, jaka jest długość. Chociaż tutaj nie robiłam nic 3 dni, tu rozczesałam. Jakbym pewnie wyprostowała, to by jeszcze troszeczkę one były dłuższe, ale zobaczcie, jaka jest różnica przy kręconych, a przy prostych włosach. Pomimo tego, że długość jest ta sama, to jak one się zakręcą, to automatycznie podnoszą się do góry. Dlatego jeżeli chcecie ściąć sobie bardzo krótko włosy, a macie naturalnie kręcone, to przemyślcie sprawę. Przemyślcie sprawę, bo no bo możecie się niemile zaskoczyć. Tak, ponieważ będziecie chcieli, bo myślicie sobie, o kurde, ale fajna fryzura tutaj w tym, na tym zdjęciu, ta modelka, super. A okaże się, wy się zetniecie, ale nie daj Boże traficie na fryzjera, który po prostu was, nie wiem, no nie uświadomi, czy nie doradzi wam, albo nie odradzi, albo nie zaproponuje może jakiegoś innego ścięcia. Może zostawić troszeczkę dłuższe te włosy. No, bo możecie się niemiło rozczarować. Kiedyś w podstawówce moja siostrzenica sobie ścięła, ma proste włosy, ścięła sobie na boba. Na boba włosy, bardzo długie miała do pasa. I ścięła, tak pięknie wyglądała, tak twarzowo, tak jej po prostu pasowało, że ja postanowiłam, że ja też tak chcę. A siostra moja była fryzjerką. No i mówię, weź mi proszę tutaj zetnij, bo ja chcę wyglądać tak jak Marlena. Uprzedzała mnie, słuchaj, ale ty masz kręcone włosy, nie będziesz tak wyglądała. Nie będę, ja widziałam lepiej. No i co? Miała rację. Płakałam. Zanim włosy mi odrosły, no to też trochę minęło. Tym bardziej, że przy kręconych nie widać, że one tak szybko rosną. No ale cóż, czego się nie robi. Także zanim będziecie chciały zmienić sobie fryzurę, to warto przemyśleć to kilka razy, przespać się z tą myślą. U niektórych fryzjerów, do których chodziłam, niektórzy rozczesywali mi włosy na sucho. O, straszne to było doświadczenie. Straszne. U innych, u których byłam, po prostu nie rozczesywali mi, tylko nakładali mi pasemka, bo ja sobie rozjaśniałam włosy. Bezpośrednio na takie włosy, z jakimi przyszłam. Także dużo bardziej mi się to podobało, bo nikt mnie nie ciągnął. A fryzjerzy, u których byłam, nie używali żadnych sprayi, żadnych produktów ułatwiających rozczesywanie. To mogę sobie tylko... Nawet nie chcę wiedzieć, ile mi wyrwali włosów. O. No i dobra, jest. Niecałe 10 minut zajęło mi rozczesać moje włosy. Z tej strony wypadło trochę więcej. Teraz sobie włączę. Dodam sobie jeszcze trochę. Myślę, że bez tego sprayu naprawdę byłoby mi bardzo ciężko rozczesać. Bardzo.
tak, że nawet mogę pochodzić sobie dzisiaj cały dzień tak. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale i tak wolę siebie w kręconych włosach. No nie jest tak źle, one zaraz mi przesną. Bo gdzieniegdzie są jeszcze wilgotne od tego preparatu. I voilà! Zobaczymy. Trzyma się. Grzebień nie chce. Ślizga się. Może tak. Także sami widzicie. Szału nie ma. Szopa jest. Nie polecam. Nie polecam rozczesywania kręconych włosów. Nie róbcie tego w domu. Piękne loki. Po prostu je eksponujcie. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Czy rozczesujecie swoje lokasy na mokro, czy na sucho. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Nie zapomnijcie zostawić suba. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!